Dzień dobry czy dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Elżbieta Jarszak. Bardzo miło mi Was wszystkich, kochani, powitać w Miejskim Ośrodku Kultury. Rozpoczynamy sezon bajek niedzielnych dla dzieci, więc najserdeczniej witam dzieci, ale także wszystkich dorosłych. Dzisiaj rozpoczynamy od takiej bajki, a właściwie ballady Adama Mickiewicza, bardzo nieznanej, bo ona nie była zakończona i to zakończenie napisaliśmy my, Miejski Ośrodek Kultury. A w szczególności Bartek Gumulec, którego teraz nie zobaczymy, bo on tam z aktorami jest za tą zasłonką, a zaraz aktorzy Wam się pokażą. Pokażą się takie laleczki, kukiełeczki. Mam nadzieję, że będziecie się wszyscy dobrze bawili, zarówno dorośli, jak i dzieci. Chyba możemy zaczynać, możemy? Halo, halo! Posłuchamy, czy są aktorzy. Są aktorzy? Są, odzywają się. To brawa, dobrze? A, jeszcze miałam powiedzieć, że za chwilę zrobi się ciemno, żebyście się dzieciaczki nie bały, dobrze? I dorośli też nie, bo tylko przez chwilkę będzie ciemno. Nastąpi przez moment taka noc, ale zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Ja też będę oglądać. Zapraszamy, halo! Co to? Mama, ja
dziewczyny na kolanka. Mama, ja chcę dziewczyny na kolanka. Łączoną
z bajaniem. Że co? W takim stanie? Wszak to nie wypada, byle jak tak gadać. Balbino, mam pomysł? A jaki? Się domyśl. Podpowiem. Skok w smaki. Skok w smaki. Skok w smaki. Wiem! Dla niepoznaki udamy się właśnie tam, gdzie rosną baśnie na drożdżach do nieba. Więcej nam nie trzeba, a zatem skaczemy? No to skacz. No ale ty zacznij skakać. No jak to ja? No nie, że ja nie masz to chyba pierwsza możliwość. Skaczemy. Bajkę opowiemy. Innym morzem był kraj zbyt cudny, obfity w łąki i w mąki, rybny i ludny. A panował tam król Bobo, wielki wojownik. Nie dosyć, że wojownik, lecz i czarownik. Szanowali go poddani i króle bliskie, i najdalsi monarchowie, i kraje wszystkie. Więc król Bobo w sławie jaśniał, skarby opływał, wszelkiego Bożego dobra wesół używał, nic nie robiąc, wcześnie chodząc spać, późno wstając, całe dnie polując, pijąc, tańcząc, hulając, od jednych do drugich swych ziem przejeżdżając. Pałaców 366 wybudował, by każdego dnia w pałacu innym nocował. Słowem, od początku świata do owej doby nie było na świecie pewnie żadnej osoby tak szczęśliwej, szczęśliwszej od króla Boby. Tylko jedną miał córeczkę, ukochaną Lalę. Cudnego rozumu, cudnej urody. Ale jak była najrozumniejsza, najurodziwsza, tak ze wszystkich panien była najnieszczęśliwsza. Czy rodziła się pod gwiazdą złą, w czarnym roku? Czy ją kto zaczarował, w jakim uroku? Czy swą dolę wypatrzyła w czyimś złym oku? Nikt nie wiedział, nie powiedzieć umiał królewnie. Tylko że jest nieszczęśliwa, wiedziano pewnie. I że we dnie, i że w nocy płakała rzewnie. Thank you.
I było też czego płakać i czego szlochać, bo się żaden z kawalerów nie chciał w niej kochać. Przyjeżdżali królewicze z dalekich stolic, odwiedzali ją książęta z bliskich okolic. Nikt się wdziękom jej do woli nie mógł napatrzyć, ale nikt się o jej rękę nie chciał oświadczyć. Spatała się przez swą ciotkę i przez stryjenkę. Trzem z kolei obiecała posag i rękę. Przyjeżdżali też i inni monarchowie. Cały dwór się przysłuchiwał, co każdy z nich powie. Jestem Cia Gustaw, syn króla Mantui. Konia wierzchem biorę, chadzam w lśniącej zbroi. Żaden mi się śmiałek nie waży sprzeciwić, mieczem go wychloszczę. Nie ma co się dziwić, w moim ciele siła, odwaga, hart ducha. Mnie się boi każdy się mnie slucha. Kalimera, z dalekiego Samosa przybyłam w te strony. Ja, książę Dimitris, sługa uniżony, na piękną uczulona i na poemata, które co dzień pisze. Od zimy do lata piękno mego kraju opisuje, chwalę. Znajdzie się i strofka, by opisać lale. Witajcie, poddani z zasinego morza. Za psinkiem przybyłem tu do was, a zorza polarna trakt mi wytyczyła. Królewno Laluniu, czy będziesz tak miła i przyjmiesz do siebie księcia Timofieja? We mnie lek na smutki, na radość nadzieja. Uśmiechem obdarzyć, ale o serdecznym śmiechu mogła tylko marzyć. Każdy za tak wielką łaskę kłaniał się wdzięcznie i każdy się od wesela wykręcił zręcznie. O królewno, mamantuja z tego właśnie słynie, że o każdym ważnym zdaniu mówi się w rodzinie. Pozwól zatem, nim ja wstąpię w piękne to małżeństwo, sam pojadę uwiadomić drogie me rodzeństwo i uprosić rodziców o błogosławieństwo. Siodła konia, z krajów Boba jedzie co prędzej. I tyle go też widziano. Nie wrócił już więcej, pa, pa! Lalo droga! Wszak tragedia na rodzinnym dworze. Ojciec mój, wielki król Samos, poczuł się najgorzej i nim kwiecie bugenwilli płatkie rozchyliło króla ojca, dopadł tyfus. I już go nie było. Trzeba jechać mi czym prędzej. Muszę Lalo prosić, abym wprzód po zmarłym ojcu mógł żałobę nosić. No, Kalinich ta kalispera, pa, 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 pa. Gdy ją znosił, przyszły druhny po panny młode, a pan młody zniknął kędyś, jak kamień w wodę. Ach, królewno, i wy ludzie z zaśnego morza, no nic, zaprzęg mój stukonny, skoro gwiezdna zorza zawróciła i obrała na zachód kierunek. Lalo, chwila wrócę. Lalo, odrzuć w dal frasunek. Słowem, każdy pan innego szukał pozoru, aż po jednym tak uciekli wszyscy ze dworu. Powiadali, że pannę Lale wielbią i cenią, ale do żenienia się z nią serca nie mają wcale. Czemuż serca nie mają? Och, nie wiedzą sami. Wszak ja z tylu przymiotami, z tylu bogactwami. I królestwo mam w posagu. Warto wszak się skusić. Cóż, gdy serca do kochania nie można zmusić. A było to w owych czasach,
gdy jeszcze ludzie nie wiedzieli o dzisiejszej brzydkiej obłudzie. Nie rozumieli, że można pannę nie lubić, a tylko dla pieniędzy ją zaślubić. Tymczasem królewna Lala rośnie, a rośnie. Dotąd za mąż nie wydana, wzdycha żałośnie. Każda panna z mego dworu i każda poddanka, czy prostata, czy pastucha, znajdzie kochanka. Ma towarzysza, ma dziadki, ja tylko biedna. Bez towarzysza, bez dziadek zostanę jedna. I nie będzie komu po mnie zapłakać szczerze i za moją duszę co dzień zmówić pacierze. Tak płaczącej pannie Lali przyszła myśl dzika, ażeby pójść wreszcie za mąż, choć za kuchcika. Właśnie w ten czas przed oknami chłopiec niewielki, obszarpany, umurzany, płukał rondelki. Hej, kuchciku, podejdź do mnie, no dalej, a żywo. Chcesz ty żonę, córkę króla poślubić prawdziwą? Jako rzeźbiarz, co z tym dłutem w drzewie lipy żłobie, ja cię z kuchty ubogiego na pana przerobię. Naprzód rondle rzuć do licha i bierz w krynicę. Umyj dobrze i wyszoruj piaskiem twe lice i swe ręce poumywaj. Niechaj będą czyste, potem przyjdź tu, a ja dam ci ubranie wzorzyste. Dam ci kapelusz z piórami, dam ostrogi srebrne, złota kieskę, tudzież inne sprzęty potrzebne. Za to złoto kupisz w mieście rumaka z rzędem, na nim główną bramą w zamek wjedziesz wielkim pędem. Udasz przed królem, ojcem moim, zamożnego księcia. Dopilnuję tedy, że to ciebie weźmie za zięcia. Przeżyć sierotą. Nie wiesz, co to być kuchcikiem. Pytaj
rana trzeba iść do lasu połamać gałązki. Zgarbiwszy się, składać w kubki i wiązać w wiązki. I na plecach nieść do domu, a tak się usilić, że się trzeba do ziemi jak gałąź pochylić. Pod ciężarami nie mogłem wyruszyć na człeka, lecz jak źrebie zajeżdżone jestem ci kaleka. Chociażbym do dworu wjechał na koniu wielkim, poznaliby wszyscy, że jest lichym karzełkiem. Nic to, mój kochciku. Jest na to rada. Powiedz, że ty jesteś rodem z kraju Ozada. Stoi w książkach, że jest kiedyś krajek malutki, którego obywatele zwą się Karlutki. Powiedz, że ty jesteś syn królewski z tamtej ziemi. Królowie, czy są wielkimi, czyli małymi, czy prości, czyli garbaci, są równi sobie. No, królewno, ale cóż ja nędzny zrobię? Patrz no tylko na mą postać, na ręce moje. Czy będą mi do twarzy książęce stroje? Tak. Od rana do nocy muszę kręcić pieczenie, aż jak pieczeń tak spaliły twarz moją w płomieniu. Wieczorami rondle mych, aż dłoń stwardniała i patrz, z rąk mych aż do łokcia zlazła pobiała. Nic to, mój kuchciku, mów przed naszymi, że ty jesteś syn królewski z różyńskiej ziemi. Ale jak to? No tak to. Moja lalo, oczy mamże kłamać? No tak. O, nie. Nie tak mnie wychowała ma kochana mama. Mówiła mama, nie wolno kłamać. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać. Jak świat światem od prawieków ludzie się liczyli, z dobrym słowem, mądrym słowem, bo w szczerość wierzyli. Pokolenia pokoleniom myśl te sprzedawały, że choć człowiek homo sapiens nie jest doskonały. Jeden lubi oszukiwać, inny kłamać woli, ale dobre wychowanie na złe nie pozwoli. Mówiła mama, nie wolno kłamać. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać, mówiła mama. Nie wolno kłamać. Po zamkach hulam, za nic w świecie nie oszukam twego ojca króla. To nie w mojej jest naturze, wiesz to doskonale. Lecz mam pomysł znakomity, jak poślubić Lalę. Nasz król Bobo, zacny władca, kocha się w luksusie. Przeto zamek mu upiekę. To spodoba mu się. Zamek? Zamek z ciasta? Niebywałe! Kuchciku mój złoty, swe rękawy wnet zakasaj, bierz się do roboty. Lecz nim mąkę sypniesz z wora i drożdże dołożysz, zdradź swój koncept, co upieczesz, cóż za wypiek stworzysz. Oczywiście, zamek z ciasta na biszkopcie, za nim wieże z wafla, z przodu fosa i dziedziniec z czekolady w taflach. Dalej ogród landrynkowy, patio z chałwy turka, wreszcie bramę. Most zwodzony, wszystko w kruchych rurkach. Jak się Lala zasłuchała, jak się rozmarzyła. Na jej licu słodka minka wreszcie zagościła. Smutek zgasł, wnet uśmiech wstąpił, co rozświetlił oczy.
Moja Lalo, oj, ten kuchcik ciebie zauroczył. Naraz głos się ozwał. Z daleka. Zgiełk jakiś magiczny. To król Bobo się pojawił. Mroczny, demoniczny. Wystraszyli się dworzanie. Kuchcik zadrżał z trwogi. Cały pobladł. Struchlał szybko i załamał nogi. Hej, Kuchciku, panku miły, Boby się nie lękaj. Jeno, odszedł mąkę z dłoni na kolana, klękaj. Jeno, żart. Widzę, żeś ty dobre dziecię, znać to doskonale. Nie chcesz wykpić się oszustwem, aby zdobyć lalę. No, spotka ciebie więc nagroda. Już ja zadbam o to. Słodki zamek wnet przemienię w najwspanialsze złoto. Tam zamieszkasz z moją lalą, co już śmiać się umie. Co ty na to, drogi kuchto? Czy wszystko rozumiesz? Królu drogi, władco lub wszystko w mig pojmuje. Lala będzie przy mnie rada, miłość jej ślubuje. Nie wiem tylko, czy ma postać jest jej ulubioną. Czy wypada, by królewna była kuchty żoną? Kuchto drogi, Janku złoty, lecisz coś trzy po trzy. Tyś jest właśnie mój jedyny muach, szlachetny muach i najsłodszy muach. Przestań. No, z tobą dzielić chcę poranki, z tobą liczyć noce. To przy tobie śmiech mi wrócił i odzyskałam moce. Niech się stanie, co wyrzekłem. Lalo, Janku, oto niechaj zamek nie ma cukru. Niech go zdobi złoto. Uwaga, uwaga, zaklęcie. Rafi, fafi, turururu, szumbum, Coca-Cola. Niech się stanie, co mówiłem, taka moja wola. Lala, wiwat Janek, wiwat miłość szczera, niech nam żyją państwo młodzi, 100 lat! No a teraz zgotuję im weselisko, jak na mnie przystało. Niech dworzanie się szykują wszak, będzie się działo, troszeczkę się
Ale się świetnie bawisz. A ty masz okęć, a ty masz... Na nosie masz. Była bajka Król Bobo i Królewna Lala. Trzecia i ostatnia już z zadania, które przygotował Miejski Ośrodek Kultury. Historia kulturą się toczy. Ale jednocześnie pierwsza bajka niedzielna w tym sezonie 2021-2022. A teraz poproszę Spiritus Movens, czyli reżysera naszego przedstawienia. Bartosz Gumulec, zapraszam. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Z głowy. Bardzo dziękujemy za przybycie. To jest taka wyjątkowa okazja, ponieważ na premierze można sobie wyjść przed kurtynę i opowiedzieć trochę o tym spektaklu, który powstawał w bardzo trudnych czasach. Przede wszystkim, jak Państwo wiecie, już nie będziemy mówić o tym COVID-zie, to po pierwsze. Po drugie, było bardzo trudno, dlatego że no, nie mamy tej zawodowej sceny teatralnej w Piotrkowie, ale mamy wspaniałych przyjaciół, którzy pomogli nam tę bajkę zrealizować, użyczyli głosu, użyczyli pomysłu. W związku z tym, ale zanim o nich, to myślę, że w pierwszej kolejności oklaski należą się wspaniałym aktorom, animatorom z Miejskiego Ośrodka Kultury. Ja ich przedstawię, zmieniam nazwisko, mamy kwiaty dzisiaj dla nich. W związku z tym, ale tyle to ja wiem. Sylwia Jarszyk. Weronika Pawlik. Ania Wajdzienko. Chyba, proszę bardzo. Jeszcze nam daj.
Justyna Piesik-Kępner. Oliwier Węgiel. I najmłodszy taki narytek nasz. Malinka Stępień. Proszę Państwa, głosu kiblankom użyczyli nasi koledzy z Teatru Alarka Wleki, między innymi, ale nie tylko, również, no może ja po prostu przedstawię. Nie ma z nami dzisiaj pani Małgosi Wolańskiej, która miała przyjechać, ale nie ma jej, więc brawa do Małgosi Wolańskiej. Ale jest z nami, tak mi się wydaje, Maciej Łagodziński, aktor, lalkarz właśnie. Jest Maciej Kruszko-Kwiatka! Jest! Chodź kruczyciku, ty mój złoty! I rycerzu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Zostań z nami. Magda Dumulec jeszcze użyczyła głosu, której też dzisiaj nie ma. W związku z tym też brawa jej nie ma. Pomysł scenografii i projekt wykonała też nasza dobra przyjaciółka z Teatru Alarka Wleki w Łodzi, Ania Jędraszczyk. Ona ma maluteńką córeczkę, więc też jej nie ma z nami. Ale brawa dla Ani. Ale są z nami panie, dziewczyny, które fizycznie te lalki szyły, które te lalki tworzyły, bo proszę Państwa, myślę, że powoli za chwilę się okaże, że w Piotrkowie mamy równie wspaniałą pracownię rzemieślniczą, jak w Teatrze Alarka Wleki w Łodzi, a te cudowne kobiety siedzą tam, są to Hania Stępień, Aleksandra Rosko, Magda Bieniu, i one muszą przyjść do Całusa i do Kwiatka. Bo to, co one wypierdzały, to proszę Państwa, żaden teatr laukowy by się do mnie podstychania, no trzeba wejść, nie ma, no świetle flaszy trzeba dzisiaj. A jest Ola i Magda. Prosimy Was, dziewczyny. Jeszcze wytrzymacie, kochani. Wiecie, dla nas to jest wspaniały moment, cudowne chwile, wspaniałe momenty, jak to mówią niektórzy. Proszę bardzo, dziewczęta, od Hani zacznę. Haniu, to dla Ciebie podziękowanie. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. To dla Oli, proszę Państwa. Bardzo dziękujemy. No trzeba jeszcze oddać honor i wielkie brawa dla realizatorów scenografii. Scenografię stworzył dla nas pan Sławek Błaszczyk. Nie wiem, czy jest pan Sławek dzisiaj. Nie ma, ale brawa dla Sławka. Proszę Państwa, muzykę napisał Waldemar Rusowski, realizację nagrania Paweł Mikołajczyk, też go chyba nie ma z nami. To są piotrkowianie i tam jest bardzo miło, że możemy to robić w własnym mieście. Inspicjentem oczywiście niezapomniany. Nie ma imprezy w Piotrkowie dobrej, gdzie nie ma Daniela Szwęka. Może tak. Daniel Szwęk! A to nie ma Szwęka, wszystkie imprezy w Piotrkowie są. Daniel tam zawsze jest Daniel Szwęk. Daniel, chodź do nas. Nie wiem, czy on wyjdzie, ale my go musimy tutaj, proszę Państwa, zaprosić. Na pewno dotrze do nas. Jest, tu się uda. To jest Daniel Szwęk. Proszę Państwa, bardzo nam miło, że możemy w Piotrkowie tworzyć choćby taką malutką na miastkę teatru. Tak. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. No przychodźcie do nas po prostu. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzień. Poczekaj. Jeszcze kwiaty dla Ciebie. To jest reżyser. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim aktorom. Dziękuję bardzo dzieciom, rodzicom. To była bajka Król Bobo i Królewna Lala. Na kolejne zapraszamy już niebawem. Do zobaczenia.